W ogóle jeśli chodzi o wzmacnianie Pokémonów, to pewnie zauważyliście, że mam ponad 1 000 000 Stardustu, po prostu oszczędzam Stardust. No, wiecie dlatego, że niedługo wejdzie prawdopodobnie walka 1 na 1 PvP i możliwe, że w walkach 1 na 1 inne Pokémony, inne movesety będą bardziej wartościowe niż obecnie w walkach w gymach. Cześć, z tej strony Kuszy, dzisiaj sobie zrobimy naprawdę, naprawdę epickie ewolucje w Pokémon Go. Zapraszam na odcinek. Zaczniemy sobie oczywiście z grubej bomby od najlepszej dzisiaj ewolucji. Będzie to ewolucja od Dratini prosto do Dragonite'a. Będzie to mój drugi Dragonite w grze. I oczywiście liczę na ten najlepszy moveset Dragon Tail Outrage, ponieważ będzie to mój pierwszy Dragonite po zmianie movesetów, która była parę miesięcy temu. I od tamtego czasu pojawił się nowy, najlepszy moveset na Dragonite'cie. Dlatego bardzo mi na nim zależy. Ten Dratini tutaj ma 85 IV, bardzo fajne CP. Także tego tutaj sobie ewidentnie ewoluujemy właśnie w Dragonite'a. No i trzymamy bardzo kciuki za ten najlepszy movesecik. Smoczy moveset, Dragon Tail Outrage. Kurczę, szanse są, no takie powiedziałbym 20%, że się wylosuje ten najlepszy moveset. Ale pozostaje nam tylko bardzo mocno trzymać kciuki. Jest już Dragonair, w ogóle Dragonair, jeden z moich naprawdę ulubionych Pokémonów z pierwszej generacji, przepiękny Pokémon. Aż mi go trochę w pewnym sensie szkoda ewoluować tutaj w Dragonite'a, no ale muszę, no bo Dragonair sam w sobie nie jest zbyt silny. A Dragonite oczywiście bardzo, bardzo nam się przyda w gymach. Jest już Dragonite, to jest mój pierwszy Dragonite z ewolucji, bo tego pierwszego Dragonite'a, którego miałem, to go sobie złapałem. Steelwing, Hurricane. Kurczę, czyżby to był taki sobie ten moveset, powiem wam, taki sobie. No, 43 miejsce, jeśli chodzi o DPS wśród Pokémonów. Dragonite z tym movesetem dalej dosyć wysokie te obrażenia, powiem wam. Ale niestety to nie jest ten moveset, na którym mi najbardziej zależało. Tak to jest z losowymi rzeczami, że czasem trafi się to, co bardzo chce się trafić, a czasem po prostu nie. Także zabieramy gwiazdkę niestety temu Dragonite'owi, ale oczywiście go nie odsyłam, bo na pewno przyda mi się w wielu sytuacjach. Ale w tym momencie powiem wam, że ten drugi Dragonite jest tutaj lepszym Dragonite'em, no bo ma przynajmniej smocze ataki. Dragon Breath, Dragon Pulse, tego movesetu już nie da się zdobyć, także dzięki dokonaniu tej ewolucji bardziej polubiłem mojego starego Dragonite'a, bardziej go doceniłem. Ale to oczywiście nie jest jedyna ewolucja w dzisiejszym dniu, bo jeszcze przed nami kilka naprawdę ciekawych ewolucji dzisiaj. Jeśli chodzi o abry, zobaczcie, mam dużo abr, ale jeszcze odrobinkę, jeszcze troszkę cukierków mi brakuje, także to będzie w kolejnym odcinku z ewolucji. Za to dzisiaj sobie zrobimy kolejnego Slowkinga, bo czemu nie, lubię robić te ewolucje z kamieniami ewolucji, lubię Slowkinga, bo jest takim śmiesznym Pokémonem. Confusion Psychic, najlepszy moveset na Slowkingu i zaraz zobaczymy, jaki się trafi movesecik. Jest już nasz sympatyczny Slowking. No jestem ciekaw. Confusion Psychic. Najlepszy moveset. Oczywiście ten Pokémon jakoś szczególnie nie wymiata, ale dobrze mieć takiego Slowkinga z najlepszym movesetem. Nawet dam mu tutaj gwiazdeczkę żółtą. To co, robimy sobie jeszcze jednego Porygona 2. Porygon 2 to jest fajna ewolucja. Również z kamieniem ewolucji. Lubię te ewolucje, tak jak już mówiłem. Odpalamy oczywiście. I leci nam Porygon 2. I to będzie mój ostatni Porygon 2. Jeśli chodzi o tę ewolucję, bo potem już oszczędzam cukierki na Porygona Z. W kolejnej generacji jest już nasz Porygon 2. Hidden Power Hyper Beam to jest najlepszy moveset na Porygonie 2. Charge Beam, Zap Cannon. Ej, zobaczcie, to jest Porygon z Malty. Kurczę, te Pokémony z Malty cały czas mi się tutaj przypominają, bo gdzieś tam się przewijają w tle. A naprawdę fajnie wspominam ten wyjazd. No kurczę, szkoda, że taki akurat moveset się trafił. Ale trudno, bo i tak potem te Porygony 2 będę ewoluował w przyszłości w Porygony Z. Ten obecny moveset nie ma aż tak wielkiego znaczenia dla mnie. Z drugiej generacji sobie zrobimy jeszcze Remoraida w Octillery. Ale mi się głos załamał, kurczę, chyba za dużo dzisiaj gadałem. Albo jakaś chrypa mnie bierze, nie wiadomo co. Water Gun Gunshot to jest najlepszy moveset. U Octillery, no nie jest to zbyt silny Pokémon, ale zawsze warto sobie zrobić kolejną fajną ewolucję. Wow, wszystkie dzisiaj takie słabsze Pokémony u mnie trafiają najlepsze movesety. No nieźle. To jest ciekawa ewolucja. Funpi. Funpi nie robiłem dawno kolejnego Donphana. Czy ja mam Donphana z najlepszym movesetem? Bo nie pamiętam. Zaraz sobie sprawdzę. Nie mam takiego movesetu, także możemy jak najbardziej robić dalej ewolucję Funpi, tylko sobie sprawdzę jeszcze IV szybciutko. Tak, to jest Amazing. No to lecimy z tym. Nie ma tutaj co się zastanawiać. Najwyższe CP, Amazing IV. To robimy i oczywiście liczymy na moveset Canter Earthquake. To będzie mój trzeci Donphan już w grze, bo naprawdę sporo fanpich nałapałem gdzieś tam na wyjazdach zagranicznych, zwłaszcza w Rzymie. Tam była po prostu masa tych Pokémonów. I zobaczymy. Canter, Playrath. Ej, to jest defensywny moveset, może być, ale taki to już miałem. Także zabieramy ci gwiazdkę, kolego. No i trudno. Kolejny Tyrogue. Nie wiem nawet, jakie on ma tutaj statystyki. Także sobie zrobimy w ciemną ewolucję, zobaczymy, co wyjdzie. Hitmonchan, Hitmontop czy Hitmonlee. Taka mała zabawa, obstawiajcie szybko. Nie patrzcie i strzelajcie. Co wypadnie, kto wygrywa. Ten, nie wiem, ten zostawia łapkę w górę na przykład. Hitmonlee, ej. Low Kick, Close Combat, czy to jest najlepszy moveset? Rock Smash, Close Combat to byłby najlepszy moveset, ale w sumie niewiele się różni od tego najlepszego movesetu. Spoko, bardzo lubię tego Pokemona, dobrze go mieć w swojej drużynie. Tutaj sobie zrobimy, słuchajcie, Pidgeotto, ale nie dlatego, że Pidgeotto to jest jakiś super ciekawy Pokemon, ale dlatego, że obiecałem koledze Rogerowi, że ewoluuje jego Pidgeotto i mamy coś takiego na live'ach, które są zawsze w niedzielę o 20, że osoby, które wpłacą taką troszkę większą kwotę na tych donate'ach, dołączają do takiego elitarnego klubu i nazwy tych Pokemonów
Pokémonów zostają po prostu na zawsze. Powiem wam, że naprawdę fajne CP na tym Pidgeotcie, ale zaraz zobaczymy, czy to jest najlepszy moveset. Chyba tak. Chociaż tutaj oficjalnie jest podany Hurricane jako ten drugi najlepszy atak, ale z drugiej strony Brave Bird ma wyższy DPS. Także ja jestem jak najbardziej zadowolony z tego Pokémona. Kolejny Pokémon, którego dzisiaj zrobimy, Nidoran, prosto w Nidokinga. To będzie mój drugi Nidoking w grze. Poison Jab, Earthquake. To jest najlepszy moveset na Nidokingu. Earthquake, ej, najlepszy moveset. Kurde, kurier dzwoni, muszę iść odebrać paczkę. No, przyszedł chyba telefon do mnie, ale odpakuję go później. O czym to ja mówiłem, o tym Nidokingu, a no właśnie. W ogóle, czy on jest na jakiejś liście, powiedzmy sobie szczerze, w ogóle silnych Pokémonów? 48 miejsce. Rhydon jest silniejszym Pokémonem z Earthquake'iem, ale niedużo w sumie. Także jeśli chodzi o te Pokémony z atakiem typu ziemnego, to jakby nie patrzeć, Nidoking naprawdę stoi w pierwszym szeregu. Teraz Sila sobie zrobimy w Dugonga. Dugong to jest tak naprawdę wbrew pozorom dosyć fajny Pokémon, dosyć przydatny Pokémon, bo jeśli trafią mu się lodowe ataki, Frost Breath, Blizzard, to jest naprawdę dobrą kontrą, na przykład na Dragonite'y. Także ten lodowy zestaw ataków chciałbym bardzo mieć na nim. No zobaczymy. Frost Breath, Blizzard. Ej! Ale dzisiaj normalnie mam jakiegoś farta, chyba przez to, że na początku odcinka miałem taki niefart z tym Dragonite'em. Ten Dugong na przykład do wbijania prestiżu. Jeśli na pierwszym miejscu w gymie twojej drużyny jest Dragonite, to ten Dugong z tym zestawem ataków idealny do wbijania właśnie prestiżu. Zrobimy sobie jeszcze jednego Weezinga. Infestation Sludge Bomb to jest najlepszy moveset. I my mamy Infestation Sludge Bomb. O kurczę, ale ma śmieszną tą animację, prawie jakby miał wylecieć z ekranu. Zrobimy sobie też jednego Eeveego, bo mam dużo cukierków, także mogę sobie jednego poświęcić na po prostu losową ewolucję. Nie wiem, co z niej wyjdzie, ale w sumie każda ewolucja Eeveego jest dobra, pod warunkiem, że trafią się dobre ataki. Także jak najbardziej jestem za tym, żeby zrobić teraz tę ewolucję. Jolteon, to mi się podoba. Akurat dobry Jolteon jak najbardziej by się przydał. Volt Switch, Thunderbolt, kurczę, nie jest to najlepszy moveset, ale z drugiej strony jest bardzo, bardzo dobry, naprawdę niewiele się różni od tego najlepszego. Także daję tutaj żółtą gwiazdkę temu Jolteonowi. I to jest, moi drodzy, tyle w dzisiejszym odcinku z ewolucji. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się. Na razie, cześć.